butla wpadła. Sam będzie się... Trzeba się poruszać, że tak powiem. Patrzcie, flamingóweczka z rodowodem. Pozdrawiam oczywiście różowego. No, hejka, siemka, Wojtek. Wielkie dzięki za pozdrowienia. Ja dzisiaj w lesie, oczywiście u Wojtka z kanału Czysty Giery. Trochę ruchu po świętach, dzisiaj taki odcinek wleciał. Ja sobie go obejrzałem, gorąco wam wszystkim polecam, zobaczcie sobie. No ja też dzisiaj właśnie po świętach. Mamy wtorek, 11 kwietnia, 15:37. Nie wiem, czy 15 minut dla lasu, czy więcej. No postanowiłem wyjść się, przejść. Tak więc wielkie dzięki, Wojtek, za pozdrowienia. Pozdrowienia też dla ciebie, przyjacielu. No idziemy w las pochodzić, poszwętać się. Ze mną oczywiście flamingowa torba od Kobielina, rękawice od Marcina z kanału tam na dnie. Przy okazji też pozdrowienka dla was i dla teścia. No i co? No idziemy przed siebie. W lesie fajnie się zrobiło. No i co? No po świętach trzeba się trochę przejść, trochę spalić tego dobrego zjedzonego. Ja tak dzisiaj mam zamiar trochę zajść pod flamingowe drzewo, ale właśnie z innej mańki. Tu jestem w lesie żwakowskim. Tam jest stacja żwaków, tory w kierunku Kobiura. A ja sobie tu właśnie weszłem bokiem lasem. Nie szłam tędy jeszcze nigdy. Także zobaczymy, czy coś panie, czy nie. Atmosfera, klimacik naprawdę bardzo fajny. No, przez święta nie kręciłem żadnych odcinków, tylko te, które wrzucając do montażu, no to były nakręcone wcześniej. Tak więc dziękuję też wszystkim za aktywność mimo świąt. Także fajnie, bo to widać po statystykach, że byliście obecni. A dzisiaj już las, zapewne wieczorem będzie premierka tego filmu. Także pozdrawiam przy okazji wszystkich czatujących, wszystkich na czacie. Na tym odcinku też pewno będą mi pozdrowienia, klasycznie, bo mam swoją karteczkę. Coś tam pozdrowimy, polecimy. No polecam oczywiście kanał Czysty Giery. Tak, pomysłodawca dzisiejszego odcinka mojego. No nic, skaczemy. Naprawdę w lesie jest świetnie. No, także w lesie w ogóle jakiś ruch jest o tej porze. Tam też ktoś z pieskami chodzi na spacerku. No, no po to las jest w końcu. Tutaj taki temacik. Mostek z palety, przeprawa. Przejdziemy. Pewne to było, że się da przejść. No i zobaczymy. Są ludzie, czy są śmieci. Kolejny mostek. Pyk. Ale suchy las. Taki temacik. I tutaj już jest jakieś tworzywo. Dobrze, weźmiemy, ubierzemy rękawice, podejmiemy. No. Taki temacik. Torba ucieka. Tam coś niebieskiego widać. Podejmiemy, wyciągniemy. Pyk. Koreczek z czegoś był. No man, jak ja to lubię, przebywanie w lesie. No nie lubię, jak w nim są śmieci, no ale tak to jest, chodzimy sobie. Rozglądamy się. Niektórzy piszą w komentarzach, że już kleszcze są w lasach. Możliwe, że i są. A ja tu mam złomik z lasu. Patrzcie, krzesło było. Nic, bierzemy. Już jest zapata za sprzątanie. Nic, trzeba się porozglądać. Może jeszcze jest gdzieś druga część tego krzesła.
No. Tak to wygląda. No, tam na stacji się zatrzymał pociąg. Możliwe, że to Artur z Kaniowa. Pozdro, Artur, przyjacielu. No, wczoraj Artur tędy jeździł. No, ale Flaming spał o tej godzinie. Odpoczywałem. Bo była tu opcja, żeby w lany poniedziałek się spotkać na torach. Kaniowski był, ale Flaminga nie było. No. Tutaj wchodzimy do takiego zieleńszego lasu. Trzeba się porozglądać troszeczkę. Tak to wygląda. No. W ogóle co? No dzisiaj Wojtek czyste giery, no. Dwie torby, dwie pełne torby śmieci wyniósł. Także szacun, szacun za sprzątanie. Zobaczymy, ile mi się uda wynieść. Na razie torba lata, bo tam co, ten plasticzek, ten styropianik w środku. No to resztki tego krzesła trochę ważą. No ale nic, chodzimy, porozglądamy się. Jest fajnie. Tam coś przybija. Za drzew jakieś coś niebieskiego. Zaraz to zobaczymy. Torwa chyba jakaś. No tak, torba. Cała chociaż. Nie no, zniszczona. Byłaby na śmieci. Trudno, wynosimy. No, Wojtek właśnie dzisiaj takie dwie ogromne torby wyniósł z lasu. Ja na razie wynoszę torbę. Tyk, pakujemy. Coś teraz zaczęło towarzyć. No i tak się rozglądamy się dalej. No i tak tutaj z daleka butelka się uśmiecha. Kapitan Jack. Mamy pierwsze szkło. Świeży temat. No i potencjalna pułapka dla żuczków. Także likwidujemy pułapkę. Jest to, wyszedł na taką drogę leśną. Tu tego live'a kiedyś ten deszczowy dzień prowadziłem. Tu dla wtajemniczonych jeszcze widać stację żwaków, znaczy przystanek. Ups. No fajnie. Przyjdziemy się jeszcze tędy kawałeczek. No i dobra, mamy butlę. Wracamy. Teraz tędy w kierunku flamingowego drzewa. Zobaczymy jak tam. No. No śmieci nie ma dużo. Jest złom. Kto szuka, ten znajdzie. Albo szukajcie, a znajdziecie. No, złom jest wszędzie. Zobaczymy, czy w drodze powrotnej teraz tą ścieżką coś tu jeszcze wpadnie. Pogoda naprawdę fajna. Ja oczywiście gorąco wszystkich zachęcam właśnie do takich spacerków. I zaraz to będzie czas na pozdrowienia. Patrzcie, jak tutaj drzewo się połamało. Wiatr chyba je wykręcił, tak? Tak to wygląda. Siła natury. No, naprawdę jest pięknie. Super to w tym lesie wszystko wygląda. No i tak w tych pięknych okolicznościach przyrody chciałem oczywiście pozdrowić Uchiego Szczecin. Chciałem jeszcze raz pozdrowić Wojtka z kanału Czyste Giery. No i chciałem też pozdrowić właśnie za aktywność widzów. A mianowicie Techbar, tak? Techbar, Bartek, Techbar, login, pozdrawiam się serdecznie. Techbar to jest właśnie pomysłodawca farszy do flamingówek. Wielkie dzięki. Lucky Luke, tak, pozdrawiam cię Lucky Luke, bardzo aktywny w komentarzach. Daniel Erian, serdecznie cię pozdrawiam. Daniel oczywiście uwielbia odcinki ze sprzątania lasu, wszystko co tyczy się lasu, także mega aktywny właśnie na odcinkach ze sprzątaniem. Patrzcie, jak się wiatr rozhulał. I co jeszcze? Szewczyk, taki login. Pozdrawiam serdecznie, gorąco dziękuję za obecność. W ogóle wszystkim dziękuję za obecność, za aktywność na moim kanale. Naprawdę jest mi niezmiernie miło. I co? Wracamy dalej do lasu, spacerujemy dalej. Pogoda się zmienia. Lecimy. Ja to sobie chyba skompresuję to krzesło, bo normalnie... O!
będzie się lepiej niosło, nie? Wniesiemy złomik do torby. Czy się tu połamie? Czy nie? Nie chcę. Dobrze. Co wpadło, to wpadło. Idziemy dalej. O, albo tak będzie wygodnie nieść, bo już nie będzie chociaż to odstawało to. No, także tak to wygląda. Naprawdę, pogoda sympatyczna. Gorąco wszystkich zachęcam do takich spacerków. No, coś dla siebie, coś dla lasu, coś dla świata, coś dla innych. Jest miło, przyjemnie. No i naprawdę jest przyjemnie, bo nie ma tych śmieci tyle. No chodzę też tędy, często, gęsto. Ale i tak zawsze coś się znajdzie. Tam się coś czai. Płonie chyba jakiś. Tak. Takie opakowanie. Cyk, wychodzi z lasu z nami. I tutaj flamingowa. Pierwsza chyba dzisiaj. Już pełna żuczków. No, niestety. Niestety. No, niestety. Pełna żuczków. Walimy. Już nie będzie zabijać, bo to wynosimy. No. Parę groszy do Emeliniu wpadnie. No, takie miejsce koło ścieżki. To już prawidłowość. O, warka. Tutaj jakiś pyton. Było tutaj skurowane. No, wracamy na ścieżkę. Idziemy dalej. A tutaj w tej wodzie flamingowa tonie. To ją wyciągniemy. Czemu nie? Gimnastyka. No. Trzecia. Trzecia flamingowa. Do torby. Złomik. I w las. No i tak. Wyszliśmy już na tą ścieżkę. Drogę. Daleko flamingowego drzewa. Tak więc zaraz się tam znajdziemy. Myślę, że kartka wisi. Chyba nie ma opcji, żeby nie wisiała. Chociaż może któregoś dnia zniknie. No ale ważne, że działa. Tak już mówię z wyprzedzeniem. Spodziewam się, że tam będzie porządek. Dobrze. Czary mary, widzimy się pod flamingowym drzewem. No i tak, jesteśmy pod flamingowym drzewem. No i co? Jest porządek. Można się było tego spodziewać po prostu. Niech żyje złośliwość. Tam są śmieciory. Tutaj, na środku drogi. Chyba, że taka zwierzyna przywlekła. Tutaj. Lipcówka. Butelka zwrotna, jest złotówka. No, tu mamy taką bazę. Oczywiście przy okazji baz pozdrawiamy Kobylina. No a Kobylin to jest twórca baz. No i tu patrzcie, tyle folioków. Nie pogowania po cukierkach. No, przy okazji folioków to oczywiście pozdrawiamy Bogusia, pana tatę. Pozdro Boguś, przyjacielu. Cyk, folioki do torby. No, tak to wygląda. Tu jeszcze stało z żubrówki, z żuberka, krawat od żubra. No, ale tam w krzaczorach czysto. Trochę tam żeśmy już tego wytargali. No. Pyk. I tu jeszcze coś się ukrywa. Taki folioczek z jakiegoś napoju. No,
Mówiłem, że jestem pewien, że to jest porządek. Dobrze, nie będę się już więcej wypowiadał na ten temat. Ach, czy karteczka działa? Co by było, aby karteczki nie było? Może by było lepiej. No nic. Mogę się tylko zaśmiać, już nie będę płakał. Tam jeszcze coś widzę. Jest małpka z lasu. No i tak mamy złą butelki, śmieci i złą wszelki, jakoś takoś. Dobrze, do torby, torba do ręki. Idziemy dalej. A tu jeszcze kapsel. Taki już, z żubra. Porozwiały. Do złomu. Nie ma to tamto. Wracamy na drogę, do drogi. No i tak, torba coś tam waży. Wychodzi gościu z lasu. Z torbą, z kawałkiem krzesła. Wszyscy dziwnie na niego patrzą. Kurczę, pewno coś złego robi. Dobra, to mi się ten bardzo podoba. Nieraz się spotyka jakieś osoby zdziwieni. Albo myślą, nie? Co to kurde koleś odwala, nie? Obłąkany jakiś. Dobrze, jest zabawa. Jest fajnie. Tak, na przyjedzie sygnał ostrzegawczy, znajoma droga i tak idziemy pomalutku do finału. Spacerek fajny, nawet nie patrzę na zegarek, ile to mi czasu zajęło, ale zaraz zobaczymy. Ludzie jadą po wodę do źródełka. Byłem zresztą tam kiedyś na spacerku z Bogusiem, z panem tatą. Byliśmy tam razem wspólnie i z Aresem. Fajna wizyta, fajne odwiedziny. Dobrze wspominam ten czas. I tak, jedzie maszyna. No i tak. Przejechali, pojechali, przebiegli, a my wychodzimy z lasu. I tutaj w rowie reklamówka, papierek, cukierek. Nic, zabieramy. Tak wygląda las po weekendzie. Co tu będzie? Ile jeszcze śmieci wyciągniemy, zanim dojdziemy do samochodu? Ja wiem, że na pewno jeszcze jednego zielonego śmiecia wyciągnę. I folioczek. Dwa zielone śmiecie, patrzcie, świeże tomaty. Dwie lipcówki z Leszka. Przy okazji pozdrowienia dla Leszka. Lechu 1982. Pozdro serdeczne, przyjacielu. To jakiś papieżok, to nie. To jakiś kuponik. Zabierzemy. Dobrze, idziemy do auta. Podsumowanie zrobimy w bagażniku. Opakowanie z fajek. No tak wygląda. Skraj lasu. Tu jeszcze jakiś plastik samochodowy. Kolejne. Coś tu komuś popękało. No dobrze. Zakończenie będzie w bagażniku. No i tak, którą tu mamy godzinę? 16:12. Chyba 15:37 tu wchodziłem do lasu. Patrz, nie pamiętam. Nieważne. Ważne, że tak. Torba śmieci wychodzi, trochę szkła, trochę tworzywa. Są trzy lipcówki, czyli trzy złotówki. Są trzy flamingówki, czyli też parę groszy wpadnie. Jest złomik. Tu jeszcze kawałek takiego złomu. Także coś tam wpadło. Oczywiście jest moja akumulatorowa szlifierka zawsze ze mną, bo trzeba coś skompresować. Zaraz krzesło sobie potnę. I co? Trafi na mój skład złomu. No co? No taki typ wypadu. Chwila przerwy w lesie. Na skraju lasu oczywiście też były śmiecie, bym tu od razu wszedł. To od razu bym te lechy zahaczył. No ale nic, były na wyjściu. Zapłata jest za sprzątanie. No i co? Nie chcę też przyciągać. Standardowo
Jak się podobało, to wiecie, co macie zrobić. Zachęcam oczywiście do subskrypcji, do aktywności w komentowaniu, do aktywności na kanale. I co? Pozdrawiam serdecznie. Hejka, siemka, do zaś.